Dobry wieczór i witam na kanale Azji Azji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie tygodnia, bo dużo rzeczy się działo nie tylko w moim życiu, ale również w życiu YouTuberów. Tak. Oczywiście, jak zauważyliście, Jarek.b wystawił parę filmików z udziałem Rada i Rafika. I to przyczyniło się do dużej aferki tam. Aferka, no powiem Wam, że Rafik z Jarkiem nagrali dobry filmik na początku o motorkach, gdzie był całkiem ciekawy, no ale wcześniejszy filmik, jak Rafik rozmawiał z Rado, gasił go cały czas i w ogóle, no Rado zaczął się denerwować, strasznie, że to Rafik przejął biznes, no i ten filmik z oponą, który był zaraz nagrany, podejrzewam po tym o tym motorkach, zaraz po tym, po prostu jak naprawiali oponkę, czyli dwa filmiki jednego dnia, tylko wystawił dzisiego. No i to spowodowało, że Rado zazdrość wyrzuciła wszystko, co ma ta fałszywa osoba, czyli Rado na internet, czyli rafika nawalanego. Wiadomo, Rafik się nie ukrywa z tym, że jest osobą nadużywającą alkoholu. No ale, jeżeli przyjaciel go wyrzuca na internet i podpisuje filmik udostępnijcie, a pod spodem Wespa to tylko z tego, żeby pokazać, jak bardzo Rafik jest zły postawić go w światło takie, a nie inne, żeby ludzie przestali go oglądać. Zazdrość to właśnie, jak mówiłem Wam na samym początku szantażowanie że jak Rado wyleciał z domu, to właśnie zaczął robić tak, co do mojej osoby i moich przyjaciół, a wy ludzie mi nie wierzyliście. Teraz po prostu jak Radowi się posypało wszystko pod nogami, no to właśnie się tak zaczęło, że lecą wszyscy. Przed chwilą widziałem z jego Facebooka, jak leciał po Asie i po całej reszcie po tych zbiórkach, filmik został usunięty z Facebooka. No ale na Facebooku też niedawno filmik był gdzie Rafik z Radem jechali po Corneli, że Cornelia nie żyje i w ogóle. Gdzie mieli wstawić sprostowanie, byli o to poproszeni przez rodzinę Corneli, gdzie też to się nie stało. No ale to już Rada sprawa, jak daleko kto do tego ciążyć. Bo chłop nie wie co się dzieje, dlaczego jego gwiazdka wygasła, a jak dobrze widzicie no po prostu ludzie już w jego kłamstwa nie wierzą, a bez kłamania nie potrafi bajero, nie potrafi nagrywać, nie bajerować. Na, nawet jak ostatnio nagrywał Rado o dwóch twarzach czy coś takiego, Jarek Kropka bez nim, na Waterloo, koło koła, no to Rado twierdzi, że konsulat jest zaraz za jego pecami. Nie, do konsulatu jeszcze jest w cholerę drogi, z 10 km. to jest centrum akurat. No ale cóż, Rado jak zwykle próbuje wciskać kity, a że Jarek już nie pozwala mu tego robić, no to już jest zgrzyt, tak? A że Rafik jest szczery, no to teraz Rafikowi się oberwie. Podobnież, Rado dostał wczoraj wciery od Rafika. Na filmiku coś tam było mówione, że butelką wyrwał od Rafika, albo coś tam. No ale z innych źródeł było mówione, że Rafik po prostu oklepał mu gębę troszkę. No nie dziwię się, należało mu się. To, że Rafik z radem mówili, że przyjadą do mnie i będą mnie bili, to im nawet powiedziałem, że postawię im flaszkę, jak przyjadą, żeby mnie bili. Bo... Łopacy. Tak jak grafik tobie mówiłem, Babyface może nam załatwić siłownie. Ring możemy to zrobić. Jeżeli tak bardzo chcesz, założymy rękawice, żeby nikomu nic się nie stało. Ale ja Was zawodników nie widzę, panowie. Wy po prostu myślicie się odżywić, przestać pić, żeby w ogóle wyjść na ring. Także szarpcie się między sobą to jak lubicie, a mnie nie straszcie, bo za stary jestem na strachy. No i tutaj właśnie będzie tak, że Radium będzie szantażował każdego, który z nim był teraz, bo on już nie wie, co ma z tym zrobić. I powiem wam, że to długo jeszcze potrwa, zanim on do tej swojej główki weźmie, że gwiazdka wygasła i już nie jest gwiazdorem. Hejtując mnie za ten filmik dzisiaj, hejtujcie sobie ludzie, ja tu zrobiłem po prostu podliczenie całego tygodnia, tak samo jak mówi, że z Jackiem nie będzie nagrywał, placek jeszcze się pokaże w tym całym biznesie, zobaczycie, bo nawet fani JTO cały czas widzę w swojej wyszykiwarce, że piosenki są z radem, których wcześniej nie było na przykład, nie? coś zaczęło się nam poruszać dziwnie w tej wyszykiwarce youtubowskiej, ale wkrótce, wkrótce nadejdzie dzień prawdy. Bo jest po prostu dużo kręcenia. Co, co do zgłaszania albo, nie wiem, kasowania. Widziałem fajny filmik na necie na temat tych wszystkich youtuberów. Ja też tam byłem, pomimo że nie jestem youtuberem ani nic. No ale. Yeah, come in belly, just I'm recording now. Ale był filmik przypominał mi chyba Akademię Pana Kleksa, czy coś w tym stylu, bo były wszystkie zwierzątka tam, ja byłem lisem zrobiony. I utworki były po prostu podopisywane do mnie. Nie mogę go dalej znaleźć, nie wiem co się stało, podejrzewam, że ktoś go zgłosił, bo czyjaś twarz była, albo nie wiem, głos, czy coś. Ale właśnie, ktokolwiek to nagrał, dobra robota, piąteczka za to, nie? Bo przynajmniej jedna osoba zrobiła seję ze wszystkich, a nie tylko z jednego. No i naprawdę, naśmiałem się, bo... Zapuszczam szczecinę, jak widzicie, żeby udowodnić, że blond jestem. Także ten skinek pójdzie we włosach niedługo. Jeszcze troszkę zejdzie, no ale jak mówiście, że rudy, rudy, no to się przekonacie też na własnych oczach. Co do następnej kłótni. Trzy kobiety. K, G i M. Przestańcie. Kobiety, przestańcie się kłócić już. Spokój na świecie. Peace and love. Normalnie ile możecie się kłócić, wieszać na sobie psy. U mnie wczoraj w tych komentach twierdząc, że nie jesteś tą osobą, którą powiedziałem, że jesteś. Nie kręć kobietą. Nie kręć. Daj sobie spokój. Jak ci mówiłem, że nie jesteś odporna na hejt, to po prostu nie przychodź już do mnie, bo ja ciebie nie zapraszałem w ogóle na mój kanał. A że byłem zamieszany w jakąś tam sprawę z tobą, to nie z własnej woli. Także proszę... Weź swoje walizeczki i idź do męża, żeby ci dał witaminę H. To może ci pomoże, bo u mnie nie jesteś mile widziana. U mnie są po prostu różne sytuacje nagrywane, a na pewno nie będę poruszał Ciebie, bo jesteś w ogóle nieinteresowną osobą. Także zabieraj walizki, klocki i idź sobie stąd Tak? Nie będziemy tu tak robić. No i cóż, co tam jeszcze się ostatnio wydarzyło? No chyba, chyba za wiele nie, nic, ogólnie ja byłem w fajnych miejscach, nie zdążyłem nagrać, byłem na barze High Street, przepraszam, na barze Market, to mogę Wam kiedyś nagrać, fajny market z jedzeniem, alkoholami ze świata, różnymi taki dziwnymi, ogólnie pierwszy raz próbowałem takiego piwa jak Russian Imperium, czy coś takiego, 12,5% smakowało kawą i gorącą czekoladą na raz, po pierwszym piwie już było nieźle, powiem Wam. I później cały Londyn podzwiedzałem. Nawet byłem na lekcjach salsy. Tak z Piterem, żeśmy pobujali, że mieliśmy dobry dzień. Ogólnie pozdrawiam Piotra, który to też ogląda. Dzięki za darmowe szoty, chłopie. Za to, że po prostu <grym> poznałeś kto i jak. No i powiem Ci, że Twój bar jest bardzo fajnym miejscem. Także nie będziemy tutaj za, za głęboko wchodzić w Twój bar akurat, ale bardzo fajnie noc spędziliśmy u Ciebie w barze. Dziękujemy serdecznie za te steki. Bo naprawdę kucharz też się postrał z tek z jajkiem i fryteczkami sałateczką. Nie będę promował jego baru, ale mówię wam ludzie, jak kiedyś na prywatne wiadomości będziecie chcieli, to was podeślę tam bardzo fajne miejsce. No i co? W tało też byłem. Ogólnie parę dni spędziłem na wylotkach. Prawie że tydzień czasu bawiłem się swoim życiem, że dość. Po prostu głowa tak ten YouTube i te inne rzeczy w życiu. No ale teraz Podsumowanko. Tygodnia zrobione. Jak widzicie, nic oprócz afery szaleciarza się nie kręci w tym internecie. Jarek. Ciekawe, czemu sam niczego nie nagra. Nie, nie jest łatwo samemu coś nagrać, żeby było wyświetlenia i w ogóle, ale można. Można coś samemu zrobić. Jak najbardziej. No ale jak Rafika się trzyma, to niech się trzyma Rafika. Bo Rafik akurat nie Bajerzy. Dobrze gada. Bajerę też ma dobrą. Nie. Tylko niech już mu z tą agresją przejdzie, bo daleko, daleko go ta agresja nie weźmie tylko do problemów. I jeszcze jedna taka rzecz. Na Facebooku, na grupie Rado, czy ta, taka jakaś stronka przemikła mi. Kłamie, założyciel tej stronki pyknął mi zdjęcie z 2009 roku. Chłopie, mogłeś się spytać. mi ci nawet jeszcze lepszy niż tamte, które z Facebooka mi pociągnęłeś. I ten artykuł, że Ekipa lotna zaczyna być kręcona i emigrowana, bo imigracja się tym zainteresowała. Ja się w to zagłębię, bo w tym artykule u ciebie akurat sprawy tam za dużo nie widziałem, ale wiem, że emigracyjna zacznie się brać. Zameneli i takie osoby tutaj w tym kraju, a szczególnie z, z nieczystymi kartami, czyli z przeszłością kryminalną. I rado będzie jedno z nich. I to bardzo, bardzo szybko. Jeżeli nie, nie usiądzie na dupę i. Po prostu weźmie się do roboty. No to będzie pakował walizki i polska. A w Polsce powiem wam, że też przegiopałe Bo z kim bym nie rozmawiał z naszego rejonu, którzy dowiedzieli się, że ja to ja, no to Radosy nagrabił. Nagrabił u się na własnych ziemiach. Nie tylko w Londynie. Także Radziu, weź się do roboty, chłopie. Przestań chlać i przestań płakać. Bo. Już nic nie zrobisz, chłopie, co do tego YouTube'a, bo ludzie Cię nie chcą oglądać z tego względu, że no już teraz wszystkich szantażujesz. No i po co? Bo wygasłeś i nigdy nie powrócisz. No już nie będzie już tego samego, bo ludzie już Ci nie ufają. A jak to się mówi? Zapal zapałkę, zdmuchnij i odpal jeszcze raz. To jest zaufanie. Nie da się odpalić zapałki drugi raz. Zaufanie nie zbudujesz drugi raz. No, i tym akcentem dziękuję serdecznie za dzisiejsze oglądanie i pozdrawiam serdecznie. A jak będzie za dużo tych dziwnych komentów, przez trzy, trzy osoby kręcące, to ja po prostu zablokuję komenty i tyle będzie podwórka o mnie, nie? Że, jeżeli ludzie będzie chcieli podkomentować, to zawsze zapraszam do siebie na Messengera Ariel Sagala i zawsze możemy sobie popisać, jak sobie podpisaliśmy już wcześniej, także nie ma problemu, nie? Ale co do moich komentów. Jeżeli będą dalej afery sztuczne pod filmikami, to ja blokuję te komenty i tyle. Dziękuję. Do widzenia.